Dawno nie mówiłem tak z dołu, w sensie na siedząco. Nie wiem, co to będzie. Mam nadzieję, że nie będę usypiał pań, bo jak ja mówię na stojąco, to jakoś jest to bardziej żywe, a jak tak jestem w fotelu, to może mniej. A zamierzam mówić rzeczy, jakby to powiedzieć, przełomowe. Może tak, to jest taka zapowiedź troszeczkę. W ogóle bardzo mi miło, że panie widzę tutaj. Chociaż tak z dołu mniej widać niż z góry, ale że jesteście tutaj, bardzo się cieszę. Przed chwilą odprawiałem mszę świętą i takie miałem natchnienie czy poczucie, że mam mówić takie rzeczy do was, których wcześniej nigdy nie mówiłem nigdzie. I że to będą rzeczy niełatwe, ale takie, mam nadzieję, prawdziwe, odkrywające, takie, które pozwolą nam rzetelniej popatrzeć na ten świat, realniej, prawdziwiej, a jednocześnie nagle mi się wydały, że one są wcale nieoczywiste. Bo wszystko, co do tej pory głosiłem, nie tak, że jest całkiem nieprawdą, ale nagle zobaczyłem podczas tej Eucharystii, że jest to dużo głębsze i szersze, niż sam o tym myślałem i się spodziewałem. I też mam wielką nadzieję, że panią też to coś nowego otworzy w widzeniu, a jednocześnie też pomoże. Może wy nawet lepiej to zrozumiecie, taką miałem myśl, niż ja to rozumiem. Ja będę mówił, a wy będziecie to rozumiały dużo lepiej, niż ja to rozumiem, chociaż będę o tym mówił. Dobrze, zapętliłem się troszkę. Zacznę od Ewangelii, takiej, która akurat, takie jest zrządzenie, bo nie ma przypadków, przypada na dzisiejszy dzień też i Kościół dzisiaj czyta, więc to taki ukłon dwustronny jest, nazwijmy to. Chodzi o zwiastowanie Maryi. Słyszeliście ten fragment, myślę, setki razy. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Jesteśmy cały czas w tym temacie rekolekcji, czyli Emmanuel, kłopoty z bliskością. Wydawałoby się na pierwszy odruch, że panie dużo lepiej to rozumieją niż panowie. Nie? Że jak słyszycie bliskość, to to jest wam dużo bliższe niż panom. Nie? Zapraszamy. I wcale niekoniecznie musi tak być. Myślę, że ta konferencja, tak bym chciał, żeby ona wyglądała, mogła być też jakimś zakwestionowaniem tego, co jest dla nas naturalne czy oczywiste. Co wcale nie znaczy, że tak całkiem nie jest, czy że jest wszystko zupełnie odwrotnie. Nie, że jest po prostu głębiej, że jest to inaczej niż ja rozumiem do tej pory. Co nie znaczy, że się całkowicie mylę,
ale że to znaczy, że to, co ja wiem, jest niewystarczające wobec tego, co przynosi życie. Tym samym bardzo często jest w naszym życiu wiele rozczarowania, bo myśmy się spodziewali, że będzie tak czy inaczej, a jest inaczej. I dlaczego? Nie? Jednocześnie gdzieś założenie w tym jest takie, przecież ja to dobrze rozumiem. To po co się uczyć, jak ja to wszystko dobrze rozumiem? Znaczy to gdzieś się zaczyna od tego, jak Pan Bóg przychodzi do naszego życia, w sensie czy to będzie mężczyzna czy kobieta, i on nagle pokazuje, że jego zamysł, jego pomysł na nasze życie jest zupełnie inny. To, co mamy choćby u proroka Izajasza w 55 rozdziale, moje myśli nie są waszymi myślami. A jednocześnie wiemy, że Bóg, że świat w ogóle i my jesteśmy stworzeni według zamysłu Bożego, a nie naszego. Czyli według Jego myśli, a nie według naszych myśli. A jeżeli Jego myśli nie są naszymi, znaczy to, co my myślimy, nigdy nie będzie trafiać w to, co jest. Jaki jest Jego zamysł? Tyle, że Jego zamysł jest pełen miłości do nas i chce nas prowadzić dużo głębiej niż te myśli, które my mamy. My po prostu mamy takie myśli na krótki dystans. I teraz, jak myślimy o bliskości, wracam do tematu, to możemy tak sobie powiedzieć, aha, to ja, dla mnie bliskość to jest to, to, to. I w tym momencie warto to zakwestionować i powiedzieć, nie, to nie jest to. Ale jak nie to? Przecież to jest to. Nie, to nie jest to. Znaczy, to jest również to, ale to, co ja wiem o bliskości, to nie jest to, co Bóg wie o bliskości. I teraz jest pytanie, chcesz się uczyć, chcesz wiedzieć więcej? Czy to, co masz, ci wystarczy i tylko oczekujesz według tej miary, którą masz, według swojego zwykłego poznania? Nie? Mam nadzieję, że skomplikowanie mówię to. Trochę my. Natomiast chodzi mi o taki moment i chciałbym, żeby ta konferencja miała trochę taki klucz, że to, co ja wiem, uznaję, że tak jest, ale jednocześnie kwestionuję to, co wiem, żeby dowiedzieć się więcej. Bliskość, źródłem tego w ogóle jest Bóg, czyli Trójca. My w Kościele Zachodnim mało dość mówimy o Trójcy, no chyba, że ktoś jest z parafii Trójcy Świętej, no to w odpust może coś ciekawego usłyszeć. Chociaż ja przyznam, że przez długie, długie lata nic ciekawego o Trójcy nie usłyszałem. Prawda? A jeszcze jak dowiedziałem się u Dominikanów, studiując De Trinitate, czyli o Trójcy Świętej, te traktaty choćby Tomasza z Akwinu, to jeszcze mniej wiedziałem niż wiem. Takim obrazkiem, który my używamy, Dominikanie, nabijamy się z tego, to jest to, jak taki jakiś przewodnik oprowadzał wycieczkę w Krakowie po naszej Bazylice Trójcy Świętej i tam w ołtarzu głównym jest właśnie taki Bóg Ojciec, który siedzi, prawda, z brodą długą, z trochę krótszą brodą Pan Jezus, prawda, i jest gołąb taki, nie? No a on mówi, a to właśnie widać, że Dominikanie zawsze byli patriotami i to jest Mieszko I, Bolesław Chrobry i Orzeł Biały. No. I okazuje się, że to, co my wiemy na temat Trójcy Świętej, to jest tak naprawdę dużo mniej niż ten przewodnik mówi. On tak wcale daleko nie kłamał. Znaczy, mimo że zupełnie się mylił, to, co my wiemy na temat, jaka jest Trójca Święta i tym samym, jakie są więzi, jaka jest bliskość w Trójcy Świętej, to mamy jeszcze mniejsze pojęcie niż ten przewodnik. Nie? Bo nam się wydaje, aha, Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Bóg, prawda, który jest miłością, Duch Święty, który jest miłością między Ojcem i Synem, prawda, tak wielką, że jest aż osobą, prawda, nie można sobie wyobrazić ojcostwa, synostwa, miłości bez Ducha Świętego i tak mógłbym dużo mówić w taką stronę, ale to tylko pokazuje, aha, nawet żebym nie wiem, jak to powiedział, nie wiem, ile traktatów napisał, to tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jaka jest wielka bliskość między Ojcem i Synem. Bliskość to znaczy też miłość. Jakie jest wielkie pragnienie bliskości, która jest między nimi. Nie? Że to,
co my mówimy o naszej bliskości, czy o naszym pragnieniu bliskości, nawet jak któraś z pań tak bardzo pragnie bliskości, że czuje, że jej się jakby miesza w głowie od tego, prawda? Że chce związku, czegokolwiek, tak po prostu, nie? Albo mieć dzieci, właśnie jakby to doświadczenie, właśnie wszystko to, co po ludzku jakoś myślimy o bliskości, to jest w ogóle nawet nie żłobek, to jest po prostu nic w porównaniu z tą bliskością, miłością, która jest w Trójcy Świętej. A jednocześnie my, będąc stworzonymi na obraz Boży, właśnie mamy taką bliskość w sobie zapisaną, nie? Tylko ona przez grzech pierworodny właśnie jest oszukana, nie? I tym samym jest oddalona. Ta nasza bliskość, czy nasze pragnienie bliskości, tak naprawdę jest nie bliskością, tylko dalekością. Czy nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć. Nie? Dlatego nic nie tracimy, jak to zakwestionujemy tak naprawdę. Powiemy, to, co ja wiem o bliskości i myślę, że jest bliskością, to nie jest to. Jak tak powiemy, to i tak daleko nie jesteśmy od prawdy. Nie? O to mi chodzi, że gdy myślimy po ludzku, nie wiem, jak panią się kojarzy, prawda? Naturalnie myślę, że to jest, aha, związek bliski z mężczyzną, tak? Najczęściej. Teraz w tym świecie. I potem, jakby, żeby była rodzina, prawda, żeby było dziecko czy dzieci i żeby była więź, to jest takie nasze pragnienie, marzenie naturalne. Nie? Czy o to właściwie chodzi? Czy o to właściwie chodzi Bogu? Pierwsze, kiedy ja o tym pomyślałem, że może o to nie chodzić, jak miałem konferencję powiedzieć o świętej rodzinie. Czy, jak patrzycie na świętą rodzinę, czyli Maryję, Józefa i Pana Jezusa, czy to jest wzór rodziny katolickiej? Mąż, żona, ślub, kochają się, mają dzieci, nie jedno. A tu mamy taką sytuację. Maryja jest w ciąży z Duchem Świętym, z Bogiem, tak? Nie z Józefem. Czyli Józef nawet nie jest ojcem, chociaż potem mówimy o nim ojciec, dla Jezusa. No i koniec tak naprawdę. I teraz bym zadał pytanie takie, no to proszę pań, czy to jest wasz ideał? Żeby mieć dziecko z Bogiem, świętego Józefa na boku, tak troszkę, no i przeżywać to wszystko, co oni. Czyli właśnie, że zasuwają tam do tego Betlejem, potem muszą uciekać do Egiptu, potem wracają w lęku, mieszkają w Nazarecie, w tej dziurze. No bo niektórzy się śmieją, że to jest kraina jaskiniowców. Tam, dlaczego jaskiniowców? Dlatego, że to była jakaś mieścina, nigdzie w Biblii o niej nie ma, drugi raz, tylko raz właśnie w Nazaret, gdzie były takie groty w skale i dobudowali takie drewniane ganki. Nie? Czyli taki. I to były domy w Nazarecie. Nie? To są jaskiniowcy. Tam mieszkali jaskiniowcy, nie? Czyli w takich jaskiniach z gankiem drewnianym. Nie? No pewnie dzięki temu Józef miał trochę roboty, bo zawsze taki kawałek drewna tam trzeba było ustrugać, prawda, żeby taka chałupa w Nazarecie była. Ale znaczy, to nie jest ideał. Nie? Jak myślicie, to jest święta rodzina, tak? Mamy nawet rok świętej rodziny teraz. Nie? Jeszcze dopiero co się skończył rok świętego Józefa. Nie? Ja na przykład, jak mam tę książeczkę Mężczyzna na Bożą Miarę, czyli komentarz do litanii do świętego Józefa, to przede wszystkim kupują tę książeczkę czy ten audiobook kobiety dla swoich chłopaków albo mężów. Na co licząc? No, żeby byli lepszymi mężami czy chłopakami, nie? Rozumiecie, że to cały czas jest też zanurzone, i myślę, że mi tutaj nie zaprzeczycie, w tym, że jednak macie obawy takie, że ten jeden, który się jakoś znajdzie, to nie będzie rycerz na białym koniu, żeby chociaż był jako taki.
że z wiekiem widzę, jak to topnieje ten ideał taki, tego rycerza. Prawda? Potem, no może chociaż Giermek, a może potem pomocnik Giermka, a teraz już w ogóle, żeby ktoś był. Prawda? Znaczy, że to ci... Dlaczego? Nie? Mam jakiś taki rzeczywiście ideał tej bliskości, ale potem jakoś tak to topnieje. Dlaczego? Nie? Musimy iść na jakieś kompromisy. Nie? Już nie mówię o tym, że sam czy sama, prawda, dokładnie nie wiem, o co mi chodzi. Nie? Też bywa. I warto rzeczywiście to zakwestionować. To się potem przekłada na kolejne rzeczy. Nie? Drugą taką myślą, to tak troszkę odskoczę, no to jest ten moment, kiedy, jak widzimy w drodze krzyżowej, Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Nie? One płaczą nad Nim. O! I co mówi Jezus? Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Co on robi? Odwraca perspektywę. To, co jest dla nas naturalne, prawda? To, co jest też naturalne dla kobiety, prawda? Ja nie chcę tu rozróżniać, mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy. Nie wiem, no ja jestem facetem, zgadza się. Mówi się też ksiądz i niewiasta z jednego ciasta, prawda? Trochę tak, nie wiem, moi bracia mnie trochę znają, to mówią, ty jesteś taka nasza mama. Ja mam taki rys kobiecy, nie wiem, siostry takie karmelitanki, jak tam się odsłoniłem trochę, że kocham Karmel, też oprócz tego, że jestem dominikaninem, to one mi powiedziały, ty nie jesteś karmelitą, ty jesteś taką karmelitanką. Ja jestem płaczliwy, ja różne rzeczy przeżywam, tak jak kobieta trochę. To ja czy, że jestem kobietą? Ja czy nie chcę tego tutaj, ale to nie jest, to jest taki jakiś temat, Pan Bóg, nie wiem, tak mi dał łaskę też. Ten Emmanuel nie jest przypadkowy w tytule tych rekolekcji, bo to jest imię mojego anioła. Jakby ta bliskość, ten temat bliskości, czułości, on jest mi jakoś taki bliski, rzeczywiście. Nie wiem, mam nawet takie marzenie, że jeżeli już tak się odsłaniam, że jak już pójdę do nieba i nie będzie tego genderu i tego wszystkiego, to ja chętnie bym był w ciąży. Tak, żebym poczuł, o co właściwie chodzi, nie? To mnie na przykład fascynuje, co się przeżywa w ciąży. No nie mam szansy na ziemi tego jakby doświadczyć, a nie chcę robić sobie operacji innych rzeczy. Nie zamierzam, przepraszam. Ale rozumiecie, że próbuję wnikać w to, o co właściwie tu chodzi. Nie dlatego, że nie wiem, mam ochotę zmieniać płeć, ale mam ochotę zrozumieć, na ile się da głęboko, co tu Pan Bóg rozgrywa. Bo wierzę w to, że zarówno w byciu mężczyzną, jak i w byciu kobietą, pierwszy jest Pan Bóg, który nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ale jest źródłem męskości i kobiecości. Tym samym wierzę w to, że w Nim można odnaleźć prawdziwe odpowiedzi na to, jak mam przeżywać jako mężczyzna, czy jako kobieta, te rzeczy, które On nam daje do przeżywania. Również bliskość, również związki. Nie? O co właściwie w tym chodzi? Że jeżeli zostaniemy tylko na tym poziomie naturalnym, jak kobieta naturalnie przeżywa coś, albo jak mężczyzna naturalnie przeżywa coś, to my jeszcze ciągle jesteśmy w lesie. Bo to jest coś, co mamy naturalne, ale to jest tylko czubek góry lodowej, jakaś powierzchnia tego, co można o tym przeżywać. Nie? A zakwestionowanie tego, co jest dla nas oczywiste, daje nam ogromną szansę sięgnąć głębiej. I że już pozwolę sobie przejść trochę do tego fragmentu, który przed chwilą przeczytałem. Jeżeli mamy takie coś, że Maryja zostaje mamą jako dziewica mocą Ducha Świętego, to ja sobie dzisiaj pomyślałem o tym pierwszy raz, że to może być dla was dość obraźliwe. Dlatego, że jak my myślimy sobie, aha, chcę mieć dziecko, to odruchowo zakładam, że jest też mężczyzna, prawda? Jakiś. To nawet nie o to chodzi, że ja mam jakiegoś właśnie rycerza od razu przed oczami na białym koniu, tylko dla mnie jest niewyobrażalne to jakoś tak bez.
że niby jak, to pytanie Maryi, jakże się to stanie, jest zasadne. A jednocześnie ona pozostaje dziewicą, pozostaje nietknięta, a jednocześnie zostaje matką. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, to może jest moja projekcja, przepraszam. Ale sobie tak pomyślałem, nigdy wcześniej tak nie pomyślałem, że to jest trochę tak, jak ta dziewczyna jeszcze jest błogosławiona między niewiastami, to jakby mi napluła w twarz, jakbym był kobietą. No, że jak to? Trochę na takie, to ja muszę się przekraczać, starać z tym facetem się, jakby, a ona co? Jak to? Już nie mówię o tym, co mówią tam teologowie średniowiecza, że w ogóle rodziła bez bólu, bo była dziewicą i w ogóle była niepokalanym poczęć. No to już w ogóle tam. Nie? Nie wiem, ja znam jedną kobietę, tylko to jest mama mojego współbrata. Ona właśnie mówiła, urodziła kilku synów i mówi, a mnie nie bolało, jak ja was rodziłam. Taka góralka, nie? Bo Pan Bóg wie, że ja nie lubię, jak mnie boli. Więc ona po prostu urodziła bez bólu, podobno. Nie? Natomiast jakby nie wiem, jak tam co z Panem Bogiem się da załatwić. To jakby generalnie kobiety dużo mogą załatwić z Panem Bogiem. Ale widzę to. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że ta Marysia, ona jest wyjątkowa pod tym względem. I ona nagle jest nie po kolei, jest wbrew. Że nie musi jakby tego wszystkiego przeżywać, tak jak my przeżywamy kobiety, że tak się utożsamy lekko. No to co? Że przychodzi jakiś anioł, jej tam zwiastuje, ona mówi amen i już jest wszystko okej? Okay? Nie? Rozumiecie, że to się dzieje na innych poziomach, nie? Ja nie chcę tego tak uprościć też całkiem, ale potem sobie pomyślałem dalej. No dobrze, no to ona jak tylko się dowiedziała tutaj, że jeszcze ciocia Ela jest w ciąży, no to ona pobiegła te 140 kilometrów do Ein Karen, przez te góry, coś tam czekało na nią, wiele niebezpieczeństw, dzikie osły, dzikie węże, kąsające motyle. Okej, okay, wszystko poszło, jeden z naszych braci tak mówił. Ale jakby, no i co? No i potem musi wrócić, nie? No i co? Jest w ciąży, wtedy już w szóstym miesiącu, okej. Okay. No to już troszkę widać, co by nie powiedzieć, prawda? No i ten Józio czeka, nie? To do panów będę za chwilę trochę o tym mówił. I nagle coś, co jest w tym? I sobie do tej pory cały czas myślałem, aha, no to jakoś tam ona o tym, nie wiem, była w jakiejś takiej ufności czy coś tam, jak wróci, no może jakoś, no trochę wiedziała, co jej grozi, nie? Podobno już tak mówią ci znawcy tam od Biblii, że już jej nie groziło do końca ukamienowanie, bo w tych czasach już właśnie w okupacji rzymskiej to trochę tam się Żydzi z tego kamienowania wycofywali, więc to tak trochę nie, może by jej nie zabili, a no ale rzeczywiście by była taka naznaczona, nie, społecznie. Ale pierwszy raz pomyślałem, że tak naprawdę tu wchodzi Józio, nie, święty Józef, i tak naprawdę on ją z tego ratuje, nie? Bo na przykład mówi, a ja miałem też takie widzenie anioła i on mi kazał cię wziąć do siebie. I ona może rzeczywiście była tak przejęta, co to ze mną będzie, jak wrócę, a on po prostu przyszedł i zrobił swoje, nie? Uratował ją, nie? To jest też taki moment, myślę, który dotyczy takiej bliskości, jaka jest między nami, której się do końca też nie spodziewamy. Nie? Ja trochę tak teoretyzuję, ale wrzucam wam, wy jesteście dziewczyny praktyczne, więc wy sobie przełożycie jakby z tego mojego teoretyzowania na praktykę, czy tak rzeczywiście jest. Ale ja mam też takie córki duchowe i teraz jakby dużo z nimi rozmawiam. One mi opowiadają takie rzeczy, nigdy bym jako facet nie wiedział tego, co się dowiaduje od nich, jak chodzimy na zakupy, czy tam coś robimy razem. Prawda? Ja opiekuję się wnukami moimi, w cudzysłowie, czy tak dalej. Znaczy, nie? Że, i nagle jakby, że jest coś takiego, na przykład taka dziewczyna mi jedna opowiadała tak. Miałam taką jazdę, bo byłam w ciąży, że po prostu od rana, jak mąż poszedł do pracy,
że po prostu, że coś jest ze mną nie tak, że coś się dzieje z dzieckiem, że coś tam, dzwonię do niego 20 razy do roboty, prawda, tego, rób coś, co, nie wiem, co ze mną będzie, do mnie dzwoni, ja mówię, gdzie jestem, w Łodzi, ty w Warszawie, gdzie tam, ja nie mam jak pojechać, co chcę, a nie, dzwonię, co, cała w ogóle, od powiedzmy tam godziny 8 czy 9 rano do 16, po prostu cały czas karuzela po prostu z Madonnami, nie? I ten Albert wraca, ten mąż, prawda? Chłopak taki spokojniutki, a tam po prostu Armagedon w chacie i on otwiera drzwi, ona cała taka w tym przejęciu, nie? Od tylu godzin. I mówi, ale co będzie? Co będzie? Coś tam, nie? A on tak stanął i mówi, Magda, boisz się, że Judzio do nas przyjdzie? Bo już wiadomo, że miał być Judzio, nie? I ona, w sumie, nie. W sekundę, spokój. Dlaczego to powiem? To jest moc faceta. Znaczy, to jest moc świętego Józefa. W ogóle facetów. Tym muszę się z wami podzielić, muszę wam to podpowiedzieć, bo to jest właśnie z moich doświadczeń z moimi córkami. Używać facetów. Dlaczego? Po prostu wy macie jazdy. Czasami po prostu zupełnie wiadomo. Po prostu jedzie po prostu tak. Co mam zrobić? Sama będziesz sobie z tym radzić 3 dni do tygodnia. On jest w stanie to ogarnąć w godzinę w tobie. Konkretnie bardzo. Jeżeli masz jakiegoś facet, nie musi być twój facet. Po prostu jakiś kolega czy przyjaciel, który jest ci życzliwy. Nie? Zadzwoń do niego, napisz SMS-a, pomódl się za mnie. Naprawdę działa. Znaczy, to są takie rzeczy, że to jest jego charyzmat jako mężczyzny. Pomodlić się za kobietę. Tak samo jak oni mogą, jak mają swoje męskie jazdy, zadzwonić do was czy napisać, żebyście się za nich pomodliły albo coś tam zrobiły, przechodzi im bardzo szybko. Nie wiem, 10 razy szybciej, nie wiem. Czy więcej. Że to jest po prostu. Nie? Odwołuje się do tej bliskości i więzi, która jest ustanowiona od początku. Że Bóg tak to wymyślił. Że to jest ponad nasze wyobrażenie, czy mężczyzny, czy kobiety. To jest wyobrażenie Pana Boga. Po to jest mężczyzna i kobieta, żeby sobie wzajemnie służyli tym darem, które mają. Bardzo często nawet tych darów sobie nie ceniąc w sobie. Myślisz sobie, co ja mogę takiemu facetowi zrobić? Albo oni myślą, a co ja mogę? Zaczniesz po prostu. Znaczy, jeżeli taki jest charyzmat, to znaczy diabły drżą. Nie? To, gdzie ci mieszają w głowie, on po prostu wchodzi, jednym zdaniem zamiata temat. I tak samo w drugą stronę. Nie? To jest w takich trudno, na przykład, jeżeli się zamartwiasz, nie? To gdyby coś tam tralalala, to ja na przykład to znam dość. Nie? To jest kobieca wersja zamartwiania się. A gdybym lepiej coś zrobiła, gdybym bardziej poprosiła, gdybym bardziej. Ja to znam, nie? I potrzeba wtedy faceta, który mi dość. Już nie trzeba. Ale działa to też w drugą stronę, że facet jak się przejmuje, on się wtedy to inaczej przejmuje. Czyli na przykład bierze jakąś, szuka sobie roboty i się zarabia w tamtym, bo myśli, że prawda, sobie z tym poradzi wtedy. Nie? Albo pije, nie? Albo jedno i drugie. I wtedy ty mówisz, nie trzeba. Nie? I on nagle widzi, w sumie chyba nie trzeba. Ale sam nie umie się zatrzymać w tym. To są takie rzeczy, którymi możemy sobie służyć nawzajem. Ale jednocześnie ja muszę przekroczyć trochę to, co ja mam naturalnie.
Bo mnie naturalnie będzie zwodzić, to znaczy, a że ja się nie nadaję, albo on się nie nadaje, albo nie patrzę na to, co jest od Boga, tylko patrzę się na to, co jest ze mnie po ludzku. I tylko w tej perspektywie funkcjonuję. I to jest po prostu za mało. Nie? Że sobie pozwolę użyć innego obrazka z Ewangelii, to jest częste w nas, nie? Tego Maryja nie ma na przykład. Nie? To widać. To jest jakby owoc jej niepokalanego poczęcia. Czyli to, co widzimy w Kanie Galilejskiej. Nie? Ona, jak zna Jezusa, jako mężczyznę dorosłego, wie, co on może, czego nie może. Jak ma taką sytuację, jak na tym weselu, nie ma wina, to ona szybko łapie, nie ma wina, to co? Ale jest syn, to ja mu powiem i mówi jedno zdanie. Nie mają wina. Koniec. I do sług, zróbcie, co mówi. Koniec. Dla mnie to jest ideał modlitwy. Jak kobieta zna Boga, to tyle się modli. A jak nie zna, to się modli dzień i noc i tam gada, tra-la-la-la-la-la-la. No, po co? Nie? Znaczy to mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni myślą, że przez wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Znaczy to jest to, jak znasz, wiesz, kto jest kto, to jest. Jak widać na przykład, że uczniowie nie znają Jezusa, to mówią, o, mamy 5 chlebków i 2 ryby, ale co to jest dla tak wielu? Ale nie widzą, że mają 5 chlebków, 2 ryby i Pana Jezusa. Maryja widzi, że ma Pana Jezusa. I tu jest temat, nie? Jak to widzisz, kto jest kto i co jest co, no to wtedy idzie. A jak nie wiesz, no to wtedy nadrabiamy. Tra-la-la-la-la-la-la-la. A to młodego. Faceci kombinują, tak jak widzimy w tym rozmnożeniu chleba. A to może do wsi odeślemy, a coś tamtego, ale tu mamy tylko 300 denarów, ale to się nie tego. Już kombinują, liczą. Nie? To jest po męsku, nie? Co by kobiety zrobiły przy rozmnożeniu chleba? No poszłyby do tych, tego, no jakoś pocieszyły, no jakoś dojdziecie może tego, no to, a może podzieliłyby się ostatnim tam kawałkiem, może, no nie wiem, co by. A tu jest jeden temat, że on mówi, dziękuję ci ojcze, i sru, wszystko nakarmione. Nie? Uwielbiam cię, napojone wszystko. 800 litrów wina, nie? Jakby, że jest w ogóle inny temat. Ale to jest coś, do czego my jesteśmy zaproszeni, do takiej bliskości. Bo to się na to przekłada. Ta bliskość, o której my myślimy, no to jest, aha, żeby być tak blisko z Bogiem. Nie wiem, jak wy myślicie, że chodzi, jakbym powiedział, a jak byście sobie wyobrażały bliskość z Bogiem? To co wy myślicie o tym? Czy że będziecie siedzieć długo na adoracji? Czy jakie macie pomysły? Te różańce mówić, co tam jeszcze można? Nie? Te nowenny, pompejanki i tam inne tematy. Tak? I może na mnie spojrzy. Tak jakby mnie nie kochał. Nie? To jest absolutnie właśnie temat grzechu pierworodnego, czyli, że on mnie takiej, jakiej ja jest, taka ja jestem, nie może kochać. Mnie się takiej nie da kochać. Oczywiście, jak ja bym powiedział na przykład, a to ciebie się takiej nie da kochać, to by było oburzenie. Ja? Ale czy ty jak nie myślisz w środku sama? Jak ja bym się pokazała taka, jaka naprawdę jestem, to taka jestem na pewno nie do zaakceptowania i nie do kochania. A już przez Boga na pewno nie. I to jest główny błąd, jaki my mamy z bliskością. Bo jak to nam wejdzie, to potem projektujemy to na wszystkich innych. Na facetów, na dzieci, na wszystkich. Nie? I się nie dziwię, że mnie nie kocha. Nie? Powinien, ale. I ciągle to ale zwycięża. Nie? I nie szukam tego, o co mogę sięgnąć. Nie sięgam po ten owoc, który mogę sięgnąć, tylko ciągle sięgam tylko po oskarżenia na swój temat. Nie?
Natomiast rzeczywiście chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi rzeczywiście o to, że Pan Bóg mnie kocha taką, jaką jestem, dokładnie taką mnie wymyślił, dokładnie taką mnie chciał i taką chce mnie dalej poprowadzić. Nie? Nasz problem jest może taki, że patrzę na siebie w lustro i mówię, ja bym się lepiej wymyśliła. Znaczy, faceci też to mają, to jakby to nie jest, że ja bym swoje życie lepiej wymyśliła, ja bym siebie lepiej, że taka, jaka jestem, to nie jestem taka, jaka powinnam być. I tu jest pierwszy faul. Nie? To jest dokładnie to, co widzimy w tej przypowieści o marnotrawnych synach. Bo obaj, jeden i drugi, tak naprawdę mają to samo do powiedzenia do ojca. Ja bym lepiej zrobił to od ciebie. Dlatego pierwszy mówi, daj mi część majątku, który na mnie przypada, ja lepiej to wykorzystam. Lepiej od ciebie. Lepiej, żeby cię nie było, ty jesteś mi przeszkodą. Bez ciebie lepiej tego użyję. To ten był śmielszy, nie? A ten drugi, który został, dokładnie myśli tak samo. Jak ojciec przyjmuje syna swojego, jego brata, to on mówi, ja bym lepiej to zrobił. Ja bym wiedział, jak się z nim rozliczyć. Ja bym wiedział, jak go ukarać. Ja bym wiedział, co z nim zrobić lepiej niż ty. To jest dokładnie. Ja wiem lepiej. Nie? I my tak myślimy najpierw o sobie samych. Ja bym lepiej siebie wymyślił. Ja bym inaczej się ulepił. Ja bym lepiej wymyślił swoją historię. Nie ma tego przyjęcia, nie? Siebie właśnie takiej, jaka jestem, że to jest oczko w głowie Pana Boga, takiej mnie chciał, taką mnie wymyślił i taka mu się nadaje do tego wszystkiego, co dalej chce zrobić. Tylko, że on już dalej mało może zrobić, bo jeżeli ja nie przyjmę siebie takiej, jaka jestem, to już co ze mną dalej można zrobić? Nie? To ojciec Joachim Badeni, który jest naszym mistrzem duchowym dominikańskim, on kiedyś mówił trzy rzeczy. Akceptatio, konfrontatio, transformatio. Warto używać tych trzech. Akceptacja. Najpierw zaakceptuj to, jaki jesteś, jakie jest twoje życie. To nie znaczy, że ci ma podobać. Może ci się nie podobać. Tylko akceptuje, jest jak jest. Nie? A nie na takiej zasadzie może właśnie... Ostatnio słyszałem w dwóch wersjach. Jedna wersja była o siostrze zakonnej, a druga o młodym małżonku. Oboje usłyszeli od kogoś, a ty to musisz być w tym zakonie czy w tym małżeństwie szczęśliwa, szczęśliwy. A oni, a no muszę. Nie? Można tak zaakceptować siebie i swoje życie, ale raczej nie o takie chodzi. Nie? Tak po prostu. Nie? Ja do końca nie rozumiem. Może rzeczywiście miałbym inny pomysł na to, jak mam wyglądać, czy co, jak to moje życie ma wyglądać, ale... Akceptuję, przyjmuję, że tak jest. Dopiero jak ja przyjmę, uznam, że jest jak jest, mogę zrobić coś dalej. I to dalej jest konfrontacją. Czyli wtedy dopiero jest moment na to, żeby powiedzieć, jestem wkurzony, niezadowolona z tego, jak to wygląda, nie chcę tak, to mi się wydaje fatalne i coś tam. To jest konfrontacja. Ja wtedy mogę to konfrontować z Bogiem, z sobą, z drugim człowiekiem. To jest miejsce na zmaganie. Nie? I trzecia rzecz, transformacja, to on mówi, i odnosimy to do Boga, czyli wkładamy w Jego ręce. Niech On to porządkuje po swojemu. To jest ważne, bo to daje miejsce i dla mnie, i dla Boga, dla innych ludzi. To wszystko jest taki tygiel. Ale to wszystko może się dziać pod tym pierwszym warunkiem. Jak nie ma tego pierwszego warunku akceptacja, to potem już trudno cokolwiek dalej zrobić. Nie? I rzeczywiście ten moment, może do niego najbardziej chciałbym was zachęcić. Nie? Jakby w tym momencie, adwentowo, jeszcze pod koniec adwentu. Żeby przyjąć to, jak właśnie jest. Nie? Żeby też to urealnić. Nie?
żeby to spodziewanie, takie choćby jak ta Maryja miała, jak od niej wyszliśmy, to na niej będziemy lądować, bo to już czas nam się kończy, że no ona pewnie inaczej sobie to wyobrażała. Nie? To życie ze świętym Józefem, czy w ogóle no bycie matką Mesjasza, wow. Każda dziewczyna w Nazarecie, czy w Nazarecie, w całej Ziemi Świętej, na to tylko czekała, żeby być matką Mesjasza. To był po prostu the best. Tylko, że to znaczyło, że co? Że ja będę królową na dworze. Ja będę jak Esterka. Nie? Po prostu wybrana przez króla i po prostu będę żyć jak królowa. Jakie uciekanie do Egiptu? Jakie tam Nazarety w tych jaskiniach? W ogóle co do czego? Musiała przeformatować sobie to, nie? To jest ten moment też właśnie takiego, jakże się to stanie, ale potem cały czas rozważania w sercu, nie? Że to akceptacja to nie jest raz na zawsze, nie? Tylko to jest cały czas, że ja przyjmuję rzeczywistość. W sercu to mi się bardzo podoba, bo to jest w przestrzeni miłości. I w miłości przyjmuję to, co jest i czekam na tego, który tak mnie ulepił, tak mnie wymyślił, prawda? Żeby on zadziałał tak, jak on chce. Dla mnie jest coś takiego, czy można by pomyśleć o tej nastolatce, która przyjmuje anioła, że ona myśli sobie, wow, będę królową nieba i ziemi. Ale doszła do tego takimi drogami, które na pewno, których nie wymyśliła sobie sama. Że gdyby szła po swojemu, absolutnie nie zostaje królową nieba i ziemi. A jednocześnie, jak widzimy, że ona idzie krok po kroku za tym, co daje jej Bóg, dochodzi do takich rzeczy, że czapki z głów. Nie? Nie wiem, dlaczego przychodzi mi teraz do głowy moja mama. Dobrze, gdyby tu siedziała, to by wtedy mogła od siebie to powiedzieć. Jak ja bym pomyślał, jakbym był, nie wiem, kobietą, tak sobie teraz projektuję. Nim pomyślał, życie mojej mamy jest wymarzone, też bym tak chciała, nie? Pamiętam takie momenty w różne, że raczej bym nie chciała. I widzę ją teraz, jak ma ponad 80 lat, jaka ona jest piękna. Można powiedzieć, a syn tak patrzy. Nie, mam nadzieję, że to nie tylko to. Ja mam jeszcze dwóch braci, oni też tak widzą jak ja. Wszystko to, co musiała znosić przez te wszystkie lata, doprowadziło ją do tego, jaka jest teraz. Ja na nią się nie mogę napatrzeć. Prosta dziewczyna jest. Jakby to nie w tym jest, ale jest pełna gracji. I takiego pokoju, który od niej nie pochodzi. Ona nawet by nie wiedziała, o czym ja mówię teraz do was. Ale na przykład moja bratanica, jej przyjaciółeczka, by na pewno mi to potwierdziła, że taka jest babcia. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie? Ale przyznam, że ostatnio, jak mam na myśli w ogóle taki namysł, mam nad życiem, nie wiem, może dlatego, że przekroczyłem 50, to mam namysł nad życiem, ale patrzę na to i myślę sobie naprawdę prostymi, znaczy chciałem powiedzieć, że prostymi drogami chodzi prawda i dobro. Jednocześnie chodzi tymi prostymi, znaczy po tych różnych naszych zawiasach tam, prawda, po ludzku by to się wydawało, że to są kręte drogi. Ale tak naprawdę to jest cały czas prosto. Nie? To jest coś takiego.
Ja ją pamiętam, jak ona siedzi przy maszynie. Od dziecka tak pamiętam. I ma ten swój różaniec i swoją książeczkę. I były takie okresy i w życiu mojego ojca, i w życiu naszym, żeśmy musieli to kwestionować, podśmiewaliśmy się tam, coś tam robiliśmy, różne takie rzeczy, żeby tylko jej przeszkodzić. A ona... w tym kąciku. I ona w tym kąciku, jestem przekonany, zbudowała życie nie tylko swoje, ale nas wszystkich. I mojego ojca, i nas trzech. Nie wiem, czy wam tego życzyć, jakbyście mieli czterech facetów w chacie i być samemu. Każdy indywiduum, jeden do drugiego w niczym niepodobny. Po prostu dramaty jakieś, po prostu zakała osiedla, no tam różne rzeczy. Nas się bali, przychodzi na drugą stronę ulicy, na nasz widok. Naprawdę nie miała lekko, nie? Ale jestem absolutnie przekonany, że ona w tym kąciku była mocniejsza niż my wszyscy czterej. Że ona była taką Judytą, która to wszystko poustawiała. Nie? I przepraszam, że tak dzielę się moim kawałkiem takiego życia, ale widzę go jakoś uniwersalnie. Nie? I już kończąc, jeżeli miałbym wam powiedzieć o tym, czego szukać i co by było ważne w tym temacie Emanuela, bliskości i kłopotów z tym, to bym powiedział, nade wszystko przyjmujcie siebie takie, jakie jesteście i waszą drogę. Nie? Jak wy tego nie przyjmiecie, nie przyjmiecie siebie i własnej drogi, to nikt tego nie przyjmie. Nie? Więc pierwsze jest to, żeby to przyjąć, a później siać to ziarno, którym jesteście, w te miejsca, gdzie was Pan Bóg pośle. Ono nie musi być duże, nie musi być widowiskowe. Czasami jest jak ziarnko gorczycy, że ja tylko się uśmiechnę, że ja tylko komuś dobrze będę życzyć, że ja tylko komuś tam po cichu pobłogosławię, czy się po cichutku za kogoś pomodlę. Nie chodzi o wielkie, jakieś spektakularne sytuacje, ale ja wiem, co jest moje. Nie? To jest trochę takie, obrazowo mówiąc, jak Matka Teresa z Kalkuty, jak coś chciała, to się króciutko modliła, brała ten medalik, ten cudowny medalik Matki Bożej i tam wkładała. Jak na przykład chciała mieć ten dom na klasztor albo coś tam. Ziarenko. O, czy się uda, czy się... Już to nie twoja sprawa jest. To jest dokładnie to jedno zdanie. Nie mają wina. Zróbcie, co powie i zostaw. Bo jak diabeł będzie mówił, a to jeszcze za mało, więcej, kręć, módl się, wiem. Nie. Bóg cię zna, Bóg cię kocha. Tak naprawdę On cię uzdolnił do tego, żeby zrobić ten mały gest, zrób i zostaw. Reszta jest co innego. Naprawdę tak to widzę w tym fragmencie, że ta Maryja mówi amen, potem wraca, potem już daje się opiekować sobą, czy Józefowi, czy potem Jezusowi. Jakby to już jest jakby inny temat, nie? Ja słyszę to, mam też właśnie, wspomniałem córki, różnie bywa w życiu. A jak się przyjmują, że nie mają pieniędzy, a jak się przyjmują, że coś, no cała jest w ogóle katastrofa, nie? Jakaś jazda, a jednocześnie jak gdzieś jest okradziona ta pierwotna ufność, nie?
można powiedzieć, ten rajski owoc, właśnie, że tam wszystko jest, czego ja potrzebuję. Nie potrzeba więcej. Nie? Naprawdę wierzę w to głęboko i dlatego o tym mówię, że Bóg ma taką moc wobec kobiety. Nie? Ale rzeczywiście potrzeba tego źródłowego zaufania. Nie? Dlatego kończąc, tylko chcę się z wami pomodlić o właśnie taką bliskość, która jest ufnością. Dobry Boże, ja wierzę, że Ty dobrze nas wszystkich wymyśliłeś i stworzyłeś. Proszę, abyś przywrócił nam taką pierwotną ufność wobec Ciebie i Twoich darów. Uzdolnij nas do tego, byśmy z nich korzystali, byśmy ich używali. Niech to się stanie mocą Twojej miłości. Amen.